Suma dnia, Michał Trześniewski, witam państwa. Kto będzie nowym szefem Platformy Obywatelskiej? Wszystko wskazuje na to, że Donald Tusk. Nie godzi się z tym Rafał Trzaskowski, który sam ma ambicje zostać przewodniczącym partii. Wczoraj odbyło się wielogodzinne spotkanie Borysa Budki, Donalda Tuska i Rafała Trzaskowskiego. Nie doprowadziło ono jednak do porozumienia. Dzisiaj zorganizowano drugą turę rozmów. Nie są znane szczegóły. Natomiast wiceszef PO Tomasz Siemoniak powiedział wieczorem na antenie telewizji TVN. Jestem spokojny o to, zwłaszcza po dzisiejszych konsultacjach, naradach, że jutro będzie można powiedzieć, wedle wszystkich znaków na niebie i ziemi, że Donald Tusk jest liderem Platformy Obywatelskiej. Jestem przekonany, że czeka nas najważniejszy dzień w historii Platformy Obywatelskiej i bardzo ważny dzień dla polskiej demokracji. Przypomnijmy, w środę Rafał Trzaskowski zapowiedział, że będzie ubiegał się o fotel przewodniczącego partii, jeżeli z tego stanowiska zrezygnuje Borys Budka. W sobotę, jutro, odbędzie się Rada Krajowa Platformy Obywatelskiej, na której Budka ma ogłosić rezygnację, a były premier Donald Tusk – wielki powrót. Sprzeciwia się temu Trzaskowski, więc dlatego politycy negocjowali. Jutro rano zobaczymy, co z tego wszystkiego wyszło. Według publicysty Rafała Ziemkiewicza powrót Tuska będzie korzystny przede wszystkim dla Prawa i Sprawiedliwości. Powiedzmy, że zostanie Donald Tusk przewodniczącym Platformy. Co się dzieje? Wraca polaryzacja. To znaczy jedyne, w co może zagrać Tusk, to w powrót tej polaryzacji w takiej najbardziej skrajnej, posmoleńskiej formie. Ze wzajemnym oskarżeniem się o zbrodnie, o zdradę, o bycie agentem Putina, o niszczenie Polski i tak dalej. A jak wiadomo, że akurat w tym, po pierwsze, że w ogóle tak osobowościowo Jarosław Kaczyński się świetnie czuje w takich konfliktach i bardzo dobrze je rozgrywa wtedy. Ale jeżeli wraca polaryzacja, to tak. Ziobro, Gowin pod młotkiem. Wszystkie problemy wewnętrzne Zjednoczonej Prawicy kończą się, no bo jest, znowu jest święta wojna, znowu jest ten wróg, wrócił po prostu i kto tutaj ma jakiekolwiek, próbuje coś swojego ugrać, jest dezerterem, zdrajcą, defetystą po prostu. Na tej samej zasadzie bardzo trudna sytuacja dla Konfederacji, której część elektoratu jest elektoratem takim wymiennym jednak, wahającym się między PiS-em, a czymś bardziej na prawo od PiS-u. No znowu mobilizacja pełna, czyli wszystkie problemy Jarosława Kaczyńskiego rozwiązywałby w tej chwili powrót Tuska. Z tej trójki Budka, Trzaskowski, Tusk, to Budka się wydaje jedynym, który naprawdę chce. Tylko że z kolei on chce, ale no, bardzo nie wie jak, bo nie wychodzi mu, powiedzmy sobie szczerze, nie wychodzi mu to szefowanie Platformie. Nie ma żadnego pomysłu na tę partię. Zresztą tak naprawdę żaden z nich nie ma żadnego pomysłu. To jest pytanie, czy Tusk jako przewodniczący nakreśliłby jakąś inną wizję niż bycie antypisem. No raczej nie sądzę. Więc Budka rzeczywiście chciałby zostać, bo też myślę, że kiedy przestanie być przewodniczącym Platformy, to będzie nikim. Będzie jeszcze bardziej nikim niż Schetyna, bo Schetyna jednak coś tam cały czas jest jakimś punktem odniesienia ze względu na swoją frakcyjną pozycję w Platformie. Natomiast Borys Budka chyba wtedy po prostu zniknie. Do partii Szymona Hołowni Polska 2050 dołączyło troje nowych członków, w tym dotychczasowy poseł Platformy Obywatelskiej Michał Gramatyka. Cieszy mnie to, że dzisiaj mamy na pokładzie, czy możemy powitać na pokładzie ludzi, którzy rozumieją, że czas odejść, również fizycznie, zmieniając przynależność, przechodząc z miejsca na miejsce, ze starej polityki do nowej polityki. Z polityki, która obchodzi polityków, do polityki, która zmienia realnie życie obywateli. Michał Gramatyka, znany wam prawdopodobnie jako jeden z najbardziej pracowitych posłów w tej kadencji Sejmu. Pierwsza kadencja w Sejmie, ale już widać, jak bardzo poważnie traktuje tę misję, której się podjął, którą powierzyli mu wyborcy. Postanowiłem dołączyć do koła parlamentarnego Polska 2050. Wierzę w nową, w lepszą politykę. Przekonuje mnie myślenie takim dalekim horyzontem. Zawsze mnie to zresztą przekonywało. Przekonuje mnie myślenie w kategoriach pokolenia, a nie jednej kadencji. Państwo mnie znają, wiedzą, że zawsze dyskutuję merytorycznie. Tym większym jest dla mnie zaszczytem, że staję dzisiaj w jednym rzędzie z osobami, które w polskim Sejmie
wyznaczają standardy merytorycznej dyskusji. Bardzo się cieszę, że dołączam do Twojej drużyny. Jestem kryminalistykiem, nie kryminologiem. Kilkanaście europejskich partii prawicowych podpisało wspólną deklarację. Wyrażono w niej chęć powrotu Unii Europejskiej do korzeni, czyli do Europy ojczyzn. Wśród sygnatariuszy są włoska Liga, węgierski Fidesz, francuskie Zjednoczenie Narodowe i polskie Prawo i Sprawiedliwość. Deklaracja jest odpowiedzią na obrady ugrupowań centroprawicowych w ramach konferencji do spraw przyszłości Europy w Strasburgu. Dzisiaj co najmniej w kilku stolicach europejskich o tej samej porze przywódcy wielu partii, co najmniej około 10, z tym, że z nich dwie włoskie, to znaczy bracia włoscy, pani Meloni, Liga pana Salviniego, w Hiszpanii Vox pana Bascala, we Francji Zgromadzenie Narodowe pani Le Pen, Fidesz na Węgrzech, no i w Polsce Prawo i Sprawiedliwość, ale powtarzam, tych partii jest więcej, podpisują wspólną deklarację. Jaki jest powód tego, że to następuje akurat w tej chwili? Rozpoczęła się konferencja w sprawie przyszłości Europy. Ta konferencja ma niejasne cele, niezbyt jasną strukturę, różnego rodzaju spotkania, panele. Nie bardzo wiadomo, co z tego ma wyjść, ale można przypuszczać, że to chodzi o pogłębienie tych procesów, które w naszym przeświadczeniu, to jest przeświadczenie wspólne, nie prowadzą do rozwoju Unii Europejskiej, Europy, ale prowadzą do głębokiego kryzysu. Kryzysu, który zresztą już trwa, prowadzą do zjawisk, które założeniami twórców Unii Europejskiej, a także praktyką pierwszych lat czy nawet dziesięcioleci Unii Europejskiej nie mają nic wspólnego. Do superpaństwa, do już nie federalizacji, tylko po prostu centralizacji. No i przede wszystkim do przeprowadzenia rewolucji kulturalnej, która ma zniszczyć dotychczasowe struktury społeczne, struktury także począwszy od rodziny, dotychczasowe tradycje, można powiedzieć, stworzyć nowego człowieka. To jest ten typ inżynierii społecznej, który w historii się zdarzał, związany był zwykle z rewolucjami różnego rodzaju. My tej rewolucji po prostu nie chcemy. Uważamy ją za przedsięwzięcie, które jak wszystkie tego rodzaju zamysły w dziejach Europy i świata przyniesie tylko bardzo wiele nieszczęść, a przede wszystkim radykalne ograniczenie wolności. Wolności zarówno w wymiarze indywidualnym, jak i w wymiarze wielkich wspólnot, czyli wspólnot narodowych. Prezydent Andrzej Duda wziął udział w obchodach święta dowództwa operacyjnego rodzajów sił zbrojnych oraz oficjalnym zakończeniu misji polskiego kontyngentu wojskowego w Afganistanie. Duda dziękował żołnierzom za służbę w tym kraju. Polscy żołnierze służyli w Afganistanie blisko 20 lat, od 2002 roku. Łącznie w tym kraju na misji było ponad 30 tysięcy polskich żołnierzy. Zginęło ponad 40 z nich. W szczytowym momencie polski kontyngent wojskowy w Afganistanie liczył 2,5 tysiąca osób. Dzisiaj z rąk pana pułkownika Pawła Pytko, dowódcy ostatniej zmiany polskiego kontyngentu w Afganistanie, odebrałem polską flagę, nasz narodowy sztandar, który został zabrany z Afganistanu przez ostatniego opuszczającego to miejsce polskiego żołnierza w ramach zakończenia misji, która trwała 20 lat. Misji jednej absolutnie z najtrudniejszych w dziejach Wojska Polskiego w czasach pokoju. Misji, w której poległo 44 polskich żołnierzy i pracowników wojska, a prawie 1000 zostało rannych i poszkodowanych. Proszę, żebyśmy wszystkich tych, którzy polegli, uczcili w tym momencie minutą ciszy.
Składam hołd wszystkim naszym poległym żołnierzom, wszystkim rannym i poszkodowanym oraz najbliższym naszych żołnierzy. Pododdziały baczność! Przed nami kolejna próba wybrania Rzecznika Praw Obywatelskich, tym razem najprawdopodobniej decydująca. PiS zamierza poprzeć byłego kandydata opozycji na to stanowisko, profesora Marcina Wiącka. Ryszard Terlecki poinformował dzisiaj o decyzji Prawa i Sprawiedliwości w sprawie Rzecznika Praw Obywatelskich. Klub podpisał się pod kandydaturą profesora Marcina Wiącka, którego zgłosiło PSL. W poprzednim głosowaniu jego kandydaturę poparły PO, PSL, Polska 2050 i Lewica. Głosowanie zaplanowane jest na najbliższe posiedzenie Sejmu. Będzie to szósta próba wyłonienia następcy obecnego RPO Adama Bodnara, którego kadencja upłynęła we wrześniu zeszłego roku. W czasie wywiadu dla tureckiej telewizji TRT przedstawicielka włoskiego Instytutu Międzynarodowego zarzuciła Polsce łamanie demokracji i autokrację. Spotkała się ze zdecydowaną ripostą europosła Dominika Tarczyńskiego. Polska jest jednym z najbardziej autokratycznych rządów w Europie. Nie zalicza się do demokracji europejskiej, a próbuje odgrywać rolę strażników wolności. Przyjedź do Warszawy. U nas nie ma ataków samobójczych, gwałtów dokonywanych przez nielegalnych imigrantów. Nie mamy tych wszystkich problemów kryminalnych, które wy macie. I wy chcecie nam mówić o demokracji? Spójrz na te ulice. Nie ma tu płonących samochodów, nie ma gwałtów. Szef niemieckiej dyplomacji Heiko Maas spotkał się wczoraj w Warszawie z ministrem spraw zagranicznych Polski Zbigniewem Rauem. Politycy mówili między innymi o reparacjach, chociaż dla Polski to sprawa otwarta, a dla Niemiec zamknięta. Jeśli chodzi o reparacje, ja widzę nadzieję po prostu szukać sojuszników. Tak jak mamy sojuszników wśród historyków, grupę w mediach. Szukać sojuszników może nie po prawej, a po lewej stronie. Zobaczmy, to Grecja... Wymienieni przez pana mecenasa Zieloni, którzy... No, lewica generalnie nie przepada w tej chwili za Polską, ta światowa lewica, ale tutaj paradoksalnie można by znaleźć sojuszników. Oni, zdaje się, są i wielkimi przeciwnikami Nord Stream 2. Kwestia reparacji też jest ich zdaniem niezamknięta. Niezamknięta. Oni na razie mówią tak. I zobaczmy, oni szukamy sojuszników. Znaleźli sojuszników, akurat jest zbieżność socjaliści greccy i lewica, Die Linke i Zieloni. I nagle oni staje temat w Bundestagu roszczeń, reparacji wobec Grecji. Tu mówią, przeszkoda jest nasze zrzeczenie się. Rozumiem. Natomiast już ten temat zaczyna żyć. Szukajmy sojuszników. Czy nie wywróci się ta cała konstrukcja, którą tutaj pan mecenas przedstawia właśnie o to zrzeczenie? Grecja się nie zrzekła. Tak? Czy jest ten krok do przodu? My moglibyśmy prawnie, jest mnóstwo argumentów. Mógłbym wymieniać kilkanaście argumentów. Poza tym pierwszym, że nie byliśmy suwerennym państwem. Poza tym, że to rząd, a nie Rada Państwa ona mogła robić. Poza argumentem, żeśmy nawet przekroczyli to, co Związek Radziecki, który nam narzucił to. I jeszcze wiele, wiele, które mówią, że to jest nieważne. Czyli rozmawiać, to pokonać, bo można to pokonać, ale szukać sojuszników, jeżeli Zieloni będą walczyć. Jeżeli zobaczymy, lewica, o zbrodniach, kto mówił o zbrodniach Wehrmachtu? Przecież to miał być święty Wehrmacht, a właśnie lewicowe. Wehrmacht dobrzy, Waffen-SS to byli ci źli. A to lewica mówiła. Lewica bardziej, jeśli chodzi o to, jest nastawiona
do jakby do auto, że tak powiem, krytyki swojego, swojej przeszłości. No po prostu pokazania prawdy. Pokazania prawdy. I mówią, tak, my jesteśmy Niemcy, my jesteśmy potomkowie tych sprawców. W programie Wolne Głosy Zagranica rozmawiano o znaczeniu Arktyki dla Rosji. To właśnie tereny polarne stanowią o potędze energetycznej Moskwy. Jak mówił dr Szymon Kardaś, Rosja ze względu na braki technologiczne ma duży problem, żeby wydobywać pokłady gazu z wód Morza Arktycznego przyległych do Rosji. Dr Kardaś wyjaśniał także, że gaz ma mniejsze znaczenie dla budżetu Rosji niż ropa. Dzięki temu, że Rosjanie bardzo szeroko definiują ten zakres geograficzny strefy arktycznej, to w tej chwili, biorąc pod uwagę te dane statystyczne, którymi dysponujemy pełnymi za rok 2020, aż 80% wydobycia gazu ziemnego w Rosji ogółem pochodzi właśnie z tych terenów, które znajdują się w ramach rosyjskiej strefy arktycznej. Jeśli chodzi o ropę, jest to trochę mniej, to jest niewiele ponad 17%. Ale jeśli chodzi o gaz, to rzeczywiście te złoża, które w tej chwili zasilają rosyjską produkcję i też oczywiście wykorzystywane są na potrzeby eksportowe, właśnie aż w 80% w tym obszarze się znajdują. I oczywiście mówimy tutaj o tych złożach, które zlokalizowane są w części, przede wszystkim w części lądowej. Natomiast bogactwo kryje się nie tylko w złożach, które znajdują się na lądzie, czyli w tej kontynentalnej części, ale też znajdują się w szelfie arktycznym, który na razie jakby w bardzo znikomym stopniu jest jeszcze eksploatowany. Problem szelfu arktycznego polega w tej chwili na tym, że jakby te złoża są nieopłacalne w eksploatacji. I to zarówno ze względu na relatywnie wciąż niskie ceny ropy. My wiemy, że te ceny ropy oczywiście w ostatnich tygodniach mocno wzrosły, ale one są jednak poniżej takich progów, które często są wskazywane jako progi opłacalności. Tak dla porównania, w tej chwili ropa jest gdzieś w okolicach 75, tak, 6 dolarów za baryłkę. Mówi się, że próg opłacalności dla eksploatacji tych złóż naftowych na szelfie arktycznym to jest około 100 dolarów za baryłkę. I wreszcie drugi jakby poważny czynnik to jest czynnik technologiczny. To znaczy to wymaga bardzo specjalistycznych technologii. I to nawet nie tylko jakby dostępu do technologii istniejących, ale bardzo często w rosyjskich źródłach zwraca się uwagę na to, rosyjscy eksperci na to zwracają często uwagę, że po prostu pewnych technologii do eksploatacji części tych złóż w ogóle nie ma. Znaczy trzeba by je po prostu opracować, aby tę specyfikę rosyjskiej strefy arktycznej właśnie w odniesieniu do szelfu móc zagospodarowywać. Polscy sportowcy przygotowują się do Igrzysk Tokio 2020, które rozpoczynają się 23 lipca. Zobaczmy na koniec, jak przygotowuje się do najważniejszych zawodów Aleksandra Mirosław, polska wspinaczka. Zakwalifikowałam się jako jedyny zawodnik z Polski na Igrzyska Olimpijskie, jeżeli chodzi o wspinanie sportowe. I jest to może pod tym kątem fajne uczucie, że mam świadomość, że zrobiłam to jako jedyna z mojego kraju. Jest to duża duma, ale też jest to duża odpowiedzialność, bo cała uwaga skupia się tylko i wyłącznie na moim starcie, na moich przygotowaniach. Natomiast ja się bardzo cieszę, że mi się udało i jakby jadę na te igrzyska, jakby tylko z tej perspektywy na to patrzę i myślałam, że gdzieś tam po cichu wierzyłam, że może ktoś jednak do mnie dołączy, natomiast no, w tym momencie właśnie jadę jako jednoosobowa kadra olimpijska we wspinaniu. Moi trenerzy na pewno zrobili wszystko, aby ten rok był przepracowany dobrze, aby wykorzystać ten dodatkowy czas i po prostu ja robię swoje. Dostałam informację o tym, że igrzyska są przesunięte, co było zdecydowanie lepsze od tego niż takie życie w niepewności, czy się odbędą, czy się nie odbędą. Więc jak tylko ta informacja dotarła do mnie, no to trochę się ucieszyłam, że po prostu przynajmniej wiem, na czym stoję. Więc bardzo lubię w ogóle startować zawodowo. Dla mnie to jest taka nagroda za cały ten proces treningowy, który wykonałam, który miał miejsce. Więc ja zawsze na zawody jadę już z takim uśmiechem na twarzy, że pokażę, co zrobiłam, co wypracowałam. I po prostu lubię tą atmosferę, lubię tą adrenalinę. Tak naprawdę ja uwielbiam ten stres. W żaden sposób on mnie nie paraliżuje, a mobilizuje. I dopiero tam czuję się jak ryba w wodzie. Ameryka Północna zmaga się z falą upałów,
W Kanadzie padł nowy rekord gorąca. We wtorek termometry wskazały 49,6 stopnia Celsjusza. Wysokie temperatury doprowadziły do śmierci kilkuset osób oraz wybuchu rozległych pożarów na zachodzie kraju. Fala upałów dotknęła także Stany Zjednoczone. Bartosz Czeodrowicz. Rekordowe temperatury dotknęły amerykańskie stany Waszyngton, Oregon oraz kanadyjską prowincję Kolumbia Brytyjska. Fala upałów nękała mieszkańców zachodniego pogranicza USA i Kanady od kilku dni. Jej przyczyną było zjawisko opisywane przez meteorologów jako kapsuła wysokiego ciśnienia. Kapsuła cieplna to w zasadzie grzbiet wysokiego ciśnienia, które działa na zasadzie czapki, nie dopuszczając do cyrkulacji powietrza poniżej. W Portland i Salem w stanie Oregon padły na początku tego tygodnia nowe rekordy temperatury. W Salem w poniedziałek odnotowano ponad 47 stopni Celsjusza, z kolei w Portland 46,2 stopnia. Z powodu wysokich temperatur wstrzymano kampanię szczepień oraz zamknięto część szkół. W stanie Waszyngton fala upałów doprowadziła do przeciążenia sieci elektrycznej oraz przerw w dostawach energii. Sytuacja jest dramatyczna. Nie działa klimatyzacja, a brak prądu przy tak wysokich temperaturach jest skrajnie niebezpieczny. Jest strasznie gorąco. Aby ulżyć naszym sąsiadom, przygotowaliśmy specjalne środki, które pomogą się ochłodzić i zapewnić wszystkim bezpieczeństwo. Fala upałów na zachodzie USA pochłonęła już ponad 60 ofiar. Trudna sytuacja panuje także w Kolumbii Brytyjskiej na zachodzie Kanady. W miejscowości Lytton 3 dni z rzędu odnotowano rekordową temperaturę. Najwyższy odczyt zanotowano we wtorek. Wówczas słupki rtęci pokazały niemal 50 stopni Celsjusza. Upały doprowadziły także do fali zgonów. Władze szacują, że wysoka temperatura mogła być przyczyną śmierci 486 osób. Upały w tym roku nadeszły zdecydowanie wcześniej. Zwykle wysokie temperatury pojawiają się dopiero na przełomie lipca i sierpnia. Jednak jeszcze nigdy nie mierzyliśmy się z tak wysokimi temperaturami. Ekstremalne temperatury oraz silne porywy wiatru doprowadziły do wybuchu wielu pożarów. Tylko ostatniej doby wykryto ponad 60 nowych pożarów. Najtrudniejsza sytuacja panuje wokół miejscowości Lytton. W środę wieczorem burmistrz miasta zarządził ewakuację ponad 1000 osób. Ogień strawił niemal całe miasto. Dotychczas potwierdzono śmierć 2 osób. Jak podkreślają eksperci, tegoroczna rekordowa fala upałów na zachodnim pograniczu USA i Kanady jest związana z postępującymi zmianami klimatu. Zdaniem klimatologów, z biegiem czasu ekstremalne zjawiska pogodowe staną się codziennością. Bartosz Teodorowicz, Telewizja Republika. To wszystko w sumie dnia. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia w poniedziałek. Miłego weekendu.